Święto Niepodległości 11 listopada upamiętnia jedną z najważniejszych dat w historii polskiej państwowości. Tego dnia w 1918 roku zawarto rozejm, który oznaczał klęskę Niemiec w I wojnie światowej. Zawarty na jego podstawie traktat wersalski otworzył drogę do odrodzenia państwa polskiego po 123 latach zaborów. Do 1937 roku było to święto wojskowe, a uroczystością nadano rangę święta państwowego. Po zakończeniu II wojny światowej rząd polski, w pełni zależny od Związku Sowieckiego, zniósł święto. Narodowe Święto Niepodległości odzyskało swoją rangę w 1989 roku. Od tego czasu w obchodach biorą udział tysiące Polaków, w tym uczniowie szkół i przedszkoli. My dzisiaj wybraliśmy się z kamerą do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich, gdzie dokładnie o symbolicznej godzinie nawiązującej do daty Dnia Niepodległości, czyli o 11.11, patriotyczne pieśni zaśpiewano na blisko 900 gardeł. Już trzeci raz spotykamy się z całą szkolną społecznością, a w tym roku jeszcze zaprosiliśmy naszych przyjaciół ze Szkoły Podstawowej nr 3 na uroczystym śpiewaniu pieśni patriotycznych, bo dla mnie, wydaje mi się, że dla wszystkich Polaków Dzień Niepodległości jest najważniejszym świętem patriotycznym, świętem państwowym. Po 132 latach niewoli odzyskaliśmy wolność i celebrujmy to, szanujmy to. Nic nie jest nam dane raz na zawsze, dlatego w ten sposób ze śpiewem na ustach będziemy dzisiaj kolejny raz w ramach wdzięczności śpiewać pieśni patriotyczne. Oprócz uczniów patriotyczne pieśni zaśpiewał również chór Pionier. Miejskie uroczystości z okazji Święta Niepodległości odbędą się 11 listopada o 11.30 przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego.